Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Przepisy zmuszające przedsiębiorcę do wykonania usługi niezgodnej z jego sumieniem jest niezgodny z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawa ma związek ze skazaniem przez łódzkie sądy drukarza, który nie chciał wydrukować plakatów fundacji promującej homoseksualizm. Do Adama J., łódzkiego drukarza, w 2016 roku zgłasza się fundacja LGBT ze zleceniem wydrukowania plakatów dotyczących środowisk homoseksualnych. Przedsiębiorca odmówił ze względu na przekonania religijne. Sprawa trafiła w efekcie do łódzkiego sądu, który skazał drukarza z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Prokurator generalny zaskarżył ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego. Do skargi przyłączył się Instytut Ordo Iuris. Ten artykuł jest niebezpieczny dla wolności gospodarczej, mówi mecenas Magdalena Majkowska. Artykuł 138 przymusza każdego usługodawcę do tego, aby zawarł z potencjalnym kontrahentem umowę. Jest to sprzeczne ze swobodą kontraktowania. To także sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, podkreśla rzecznik ministra sprawiedliwości Jan Kantak. W naszym przekonaniu Konstytucja jest tutaj bardzo jasna. Z jednej strony zapewnia wolność właśnie wykonywania usług, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej strony są też zasady takie jak zasada proporcjonalności. Państwo nie może represyjnie traktować obywateli, którzy postępują zgodnie z ich sumieniem, ich wartościami i przede wszystkim wiarą. Stanowisko prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry podzielił Trybunał Konstytucyjny. Artykuł 138 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku, Kodeks Wykroczeń, w części zawierającej słowa albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Reakcja prawników na wyrok Trybunału Konstytucyjnego była natychmiastowa. Niezwłocznie w imieniu drukarza z Łodzi złożę skargę o wznowienie postępowania, w którym Adam J. został skazany. Napisał na portalu społecznościowym mecenas Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Z kolei sam prokurator generalny Zbigniew Ziobro dzisiejszy wyrok ocenił jako święto wolności. Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza zwycięstwo wolności, bo o wolną Polskę nam chodziło. To dobra wiadomość dla wielu, którzy z ideologią LGBT nie utożsamiają się. Jednak środowiska te w sposób nachalny wciąż próbują wejść ze swoimi programami do polskiego społeczeństwa, zauważa wiceprezes Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski. Środowiska LGBT, choć same krzyczą, że są prześladowane, że są zmuszane, dyskryminowane, dążą do całkowitego steroryzowania ogółu społeczeństwa. Tu nie chodzi o żadną równość. Te środowiska po prostu czują się lepsze i uważają, że my nie mamy żadnych praw i że my po prostu powinniśmy być im podporządkowani i na to jako Centrum Życia i Rodziny nie wyrażamy zgody. Zgody takiej nie było między innymi ze strony amerykańskiego Sądu Najwyższego. W Stanach Zjednoczonych sąd stanął po stronie cukiernika, który odmówił zrobienia tortu ślubnego parze homoseksualnej. Dlatego należałoby bliżej przyjrzeć się niektórym zapisom w polskim prawie w celu ich zmiany, podkreśla mecenas Piotr Żyłko. Ten przepis, na podstawie którego ten drukarz został skazany, jest jakby nie patrzeć reliktem poprzedniej epoki. Został wprowadzony w 1971 roku i miał zupełnie inne zadanie. Miał walczyć ze spekulacją i sprzedawaniem spod lady, miał tępić ten preceder. Wynik Trybunału Konstytucyjnego przywraca wolność gospodarczą, a nie zmusza nikogo do wykonywania zleceń sprzecznych z sumieniem. 1000 zł dodatku dla początkującego nauczyciela, co najmniej 300 zł dla nauczyciela wychowawcy i podwyżka dla wszystkich pedagogów szkolnych o prawie 10%. Na takie zmiany już od września mogą liczyć nauczyciele. Projekt nowej karty nauczyciela przegłosował Senat. Będą podwyżki dla nauczycieli. Senat przyjął nowelizację ustawy Karta Nauczyciela. Głosowało 77 osób, 61 było za przyjęciem ustawy
8 było przeciw, 8 głosów wstrzymujących. Projekt został przyjęty w całości bez poprawek. W wyniku wprowadzonych zmian od 1 września 2019 roku wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli zostanie podwyższona o 9,6%. Mówiła senator Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Kopiczko. Nauczyciele, którzy dopiero będą rozpoczynać swoją ścieżkę zawodową, mogą liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Pojawi się także nowa stawka dodatku funkcyjnego. Dodatek ten nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. Jednocześnie organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, będą mogły podwyższać minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w drodze regulaminu wynagradzania. Karta Nauczyciela nakłada obowiązek wypłacania dodatku za wychowawstwo, ale jedynie nauczycielom szkół. Przedszkola są zdane na samorządy. Szkoła to jest zadanie opłacane z subwencji. Przedszkole jest to zadanie oprócz zerówki, klasy oprócz sześciolatków, jest to zadanie własne gminy, czy na ogół gminy. I teraz my możemy narzucić te 300 zł do tych zadań, które są subwencjonowane, a tutaj zostawiamy furtkę samorządom. Bo to dość kosztowny program, powiedziała wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Pieniądze mogą się znaleźć, bo jak mówił ostatnio premier Mateusz Morawiecki, w ciągu 4 lat samorządy otrzymały subwencje w wysokości 22 miliardów złotych. Czy przekażą część tych środków na dodatek dla przedszkolanek? To się okaże. Edukacja jest wspólnym zadaniem rządu i samorządu i tutaj są samorządy, które mogą płacić nawet większe dodatki i kwota 300 jest tylko kwotą minimalnego dodatku, jeśli chodzi o wychowawstwo. Projekt zakłada także skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Zmiany krytykuje opozycja. Ja powiem tak, przechodząc teraz do spraw ogólnych. Wszystko, co państwo robicie, a ta ustawa jest również tego przykładem, jak ją wprowadzacie, jakich używacie argumentów na zmiany w tej ustawie, jest przykładem chaosu, których państwo nie potraficie opanować. Teraz projekt nowelizacji Karty Nauczyciela trafi do podpisu prezydenta. Zwrot utraconej ziemi to jedna z najważniejszych kwestii dla Polaków mieszkających na Litwie. Do dziś ziemie zabrane naszym rodakom przed wieloma laty nie zostały im oddane. Teraz protestują i zwracają się z apelem do najwyższych urzędników państwowych. Polacy wyszli na ulicę Wilna, oczekują zwrotu utraconej przed laty ziemi. Żadnej uwagi nie zwraca na tych Polaków. Nie żadne niezwrócenie ziemi, nie nic sobie nabierają, a ludziom nie zwracają. Sytuacja jest skomplikowana, mówi radna akcji wyborczej Polaków na Litwie Renata Cytacka. Około 4000 ludzi stoi nas na właśnie tego typu działki. I wcale nie chodzi o skrawek ziemi, ale w wielu przypadkach o dość spore obszary. 10 hektary ziemi. I bardzo mało zwrócili nam ziemi, raczej tylko w parku, to Ozas Park, gdzie nic nie można nie budować, nie nic na nim robić, nie żadnych stawić budynków, tak tylko do patrzenia, jakby na tę ziemię patrzeć. Ujcowskie było 7 hektary, tak? Nie chcą wrócić i innego wypadku, już nie mają dokąd zwracać się. Więc Polacy mieszkający na Litwie od pokoleń strajkują. Dzisiaj mieliśmy pikietę ludzi z dawnej wsi Sznurowej w mieście Wilnie Nowosiolki. Oni przyszli protestując, że nie tylko, że im nie zwrócono do końca ziemia, ale nawet ta ziemia, która już potencjalnie była przeznaczona na zwrot, to miasto zabrało na cele społeczne. Litwa nadal tkwi na etapie komunizmu, mówił pan Stanisław. Ile już mamy? 28 lat, nie? Niepodległości Litwy. A władza jest władzą. Czyli widzimy, że czas mija, a nic się nie robi absolutnie. Polacy napisali skargę w sprawie zwrotu ich ziemi m.in. do prezydenta Litwy, premiera oraz przewodniczącego litewskiego Sejmu. Teraz czekają na odpowiedź. Rocznie z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera w Polsce niepotrzebnie i przedwcześnie ponad 30 tysięcy osób, chorują coraz młodsi. Główna przyczyna cukrzycy typu drugiego to w 90% otyłość. Nie wszyscy wiedzą, że cukrzycę da się zatrzymać, a nawet całkowicie wyleczyć, stosując odpowiedni styl życia.
Coraz więcej badań potwierdza, że w walce z cukrzycą poważny oręż stanowi odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w najnowszych tegorocznych zaleceniach klinicznych podkreśla szczególną rolę tych dwóch czynników. Doktor Joanna Barczyńska od lat prowadzi badania, które związane są z leczeniem chorób i to skutecznie dietą. Najnowsze badania to pokazują, profesora Tomasa Kulina Campbella, badania Andersona pokazują, że jak najbardziej zarówno w typie pierwszym cukrzycy, który wiąże się z autoimmunologicznym procesem, jak i w najpowszechniejszym typie drugim, jak najbardziej dietą możemy bardzo dużo zrobić i nawet możemy całkowicie cofnąć objawy cukrzycy. Także to jest ogromna broń i trzeba ją wziąć bardzo na poważnie. A jaka dieta jest najlepsza? Jeżeli chodzi o dietę, w jaki sposób to możemy zrobić? Najskuteczniejszą jest dieta oparta na nieprzetworzonych produktach roślinnych. Co rozumiem pod tym pojęciem, tak? Czyli wykluczamy nabiał, wykluczamy mięso, wykluczamy tłuszcze, tak? Tłuszcze, które są niekorzystne, nasycone zwierzęce. Leczenie dietą przynosi wymierne korzyści. Przekonał się o tym pan Zbigniew Filutowicz z Łodzi. W pewnym momencie, wykonując jakieś badania, okazało się, że mam po pierwsze nieodpowiedni cholesterol, druga rzecz cukier bardzo mi skoczył do góry, musiałem zacząć przyjmować leki i następnie zacząłem mieć problemy sercowe. Trafiając tutaj pod opiekę pani doktor Barczyńskiej, musiałem stopniowo z tych leków rezygnować, które mają także działania niekorzystne dla organizmu. I w tej chwili nie przyjmuję żadnych leków, a wszystkie wyniki wróciły do normy. Jak wygrać z cukrzycą, radzą też eksperci w miesięczniku Szlachetne Zdrowie w nowej lipcowej odsłonie. Między innymi dr Ewa Dąbrowska w specjalnym wywiadzie pod tytułem Czy post leczy przyczyny cukrzycy typu drugiego? Epidemią naszych czasów jest cukrzyca typu drugiego, dlatego w lipcowym miesięczniku Szlachetne Zdrowie cukrzyca i jej leczenie jest tematem przewodnim. Cukrzyca wynika najczęściej z niewłaściwego trybu życia, m.in. z nieodpowiedniej diety oraz braku aktywności fizycznej. W naszym miesięczniku eksperci podpowiadają, jak zahamować objawy cukrzycy, jak skutecznie zahamować objawy cukrzycy i jak cieszyć się zdrowiem. Nowy miesięcznik dostępny w sprzedaży już od dzisiaj. NATO ma podjąć kroki w związku ze złamaniem przez Rosję traktatu INF o likwidacji pocisków rakietowych. W Brukseli rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie ministrów obrony państw NATO właśnie w tej sprawie. Wyższa Izba rosyjskiego parlamentu przyjęła jednomyślnie ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF. Stany Zjednoczone, a później cały Sojusz Północnoatlantycki zarzuciły Rosji łamanie podpisanego 32 lata temu traktatu INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Zachód oskarżył Moskwę, że ta rozmieszcza u siebie zabronione według dokumentu rakiety średniego zasięgu. Waszyngton zapowiedział, że 2 sierpnia ostatecznie zerwie traktat. NATO wezwało Rosję, by wywiązała się z porozumienia. Rosja twierdzi z kolei, że dotrzymuje zobowiązań, a traktat złamały Stany Zjednoczone. Dziś Rada Federacji, Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu przyjęła jednomyślnie ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF. Rakiety średniego zasięgu do 5000 km, w szczególności tzw. rakiety Iskander, są szczególnie groźne dla naszego obszaru geostrategicznego. Mówi profesor Zdzisław Winnicki. W Brukseli zebrali się szefowie resortów obrony państw NATO. Będą decydować o odpowiedzi Zachodu na krok Kremla. Nowe rosyjskie pociski naruszają traktat INF, który od dziesięcioleci jest kamieniem węgielnym kontroli zbrojeń. To poważna sytuacja, gdyż Rosja rozmieszcza nowe rakiety z wyraźnym naruszeniem tego traktatu, narażając cały traktat na niebezpieczeństwo. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że ministrowie krajów NATO zdecydują, jaka będzie odpowiedź Zachodu, jeśli 2 sierpnia traktat INF stanie się martwy. Nasza odpowiedź będzie mieć charakter obronny, nie będziemy zachowywać się tak jak Rosja, nie zamierzamy rozmieszczać w Europie nowych odpalanych z lądu pocisków nuklearnych, bo nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń, mówił Jens Stoltenberg. Minister obrony Luksemburga mówi o konieczności powstrzymania się od emocji. Powinniśmy teraz dyskutować bardzo spokojnie o rozwiązaniach zarówno dyplomatycznych, jak i wojskowych. Musimy również rozważać odpowiedź wojskową,
ponieważ to bezpieczeństwo Europy jest tym, czym musimy się tutaj przejmować. Napięcie na linii NATO-Rosja doprowadziło do pewnych decyzji, mówi dr Radosław Tyślewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa. W efekcie działań Federacji Rosyjskiej pojawiły się decyzje NATO, w tym Polski, o zakupie określonych nowych systemów rakietowych, głównie krótkiego zasięgu. Sytuacja wokół traktatu INF nie jest jednoznaczna i pojawiają się też zupełnie inne głosy w tej sprawie. Pojawiają się głosy, że zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Rosji na rękę jest zakończenie obowiązywania traktatu, gdyż nieobjęte jego postanowieniami są Chiny, główny konkurent Stanów Zjednoczonych na świecie, a także potencjalne zagrożenie, choć aktualnie sojusznik Rosji, więc oba te państwa chciałyby się przygotować na zagrożenie właśnie ze strony Chin, które mogą takowe systemy rakietowe zakazane przez ten traktat opracowywać. Mówi politolog Marcin Adamczyk. Na relacje Zachodu z Moskwą wpłynie też niedawna ważna politycznie decyzja. Rosja ponownie otrzymała pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Decyzję zgromadzenie podjęło w nocy z poniedziałku na wtorek. Rosja prawo to straciła po aneksji Krymu 5 lat temu. Decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wpisuje się w coraz bardziej widoczny kontekst polityczny, z tym, z czym mamy do czynienia na zachodzie Europy, z coraz silniejszymi głosami polityków zachodnich dotyczącymi normalizacji stosunków z Rosją. Mówi politolog Paweł Terpiłowski. Na pojednanie Europy z Rosją szybko odpowiedzieli Ukraińcy. Delegacja tego kraju do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zawiesiła udział w pracach tej instytucji. Do soboty w Gostyniu potrwają Dni Młodych Paradiso 2019. Ponad 500 młodych ludzi z całej Polski spotyka się na rekolekcjach. Paradiso to czas wypełniony koncertami, warsztatami, konferencjami i wspólną modlitwą. Dni Młodych Paradiso 2019 to kilkudniowe spotkanie rekolekcyjne, w którym biorą udział osoby w wieku od 14 do 30 lat. Pomysł na organizację Paradiso pojawił się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, kiedy mieliśmy już możliwość jako chór i orkiestra Jordan uczestniczenia i prowadzenia też kateches z biskupami. I po tych katechezach dostaliśmy taką odpowiedź od młodych ludzi, że oni chcą takich spotkań, chcą rozmów z biskupami, chcą im zadawać pytania i od tego wszystko się zaczęło. Mówi Aleksandra Putowska, współorganizatorka spotkania. Paradiso 2019 to nie tylko rozmowy z biskupami, ale i warsztaty rozwijające talenty, tańce integracyjne czy wieczorne koncerty. Wśród zespołów, które zaszczycą nas swoją obecnością, jest słynny raper Tau oraz zespół Sudarion. Będzie nas również wspierał, jak co roku, chór i orkiestra Jordan. Wyjaśnia Paula Rejkiewicz, rzecznik Paradiso 2019. Dni Młodych już po raz trzeci odbywają się u księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. Jest to jakoś związane z charyzmatem świętego Filipa Neri, charyzmatem naszego zgromadzenia, który spotykał się z młodymi, jak to często mawiał, bądźcie dobrzy, jeśli potraficie. Mówił, możecie robić wszystko, bylebyście nie grzeszyli. I w takim duchu przeżywamy też te dni Paradiso. Tłumaczy przełożony kongregacji ksiądz Marek Dudek. Każdemu uczestnikowi wręczono tak zwany pakiet pielgrzyma. W trakcie Paradiso młodzi ludzie mają okazję skorzystania ze spowiedzi świętej. Jest też okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotykamy się tutaj, rozmawiamy, modlimy, bawimy się, a to wszystko po to, abyśmy zobaczyli, że są ludzie w naszym otoczeniu, którzy wierzą tak samo jak my, którzy mają pragnienie wiary takiej samej jak my, a po prostu może nawet o sobie nie wiedzą i Paradiso to jest idealna okazja, żeby się o tym dowiedzieć, spotkać i przekonać się. Mówi Mateusz Mucha, współorganizator Paradiso 2019. Radio Maryja i Telewizja Trwam objęły patronatem tegoroczne spotkanie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.paradiso2019.pl. A na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa serdecznie po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Shh.
Szczęść Boże, Marta Kamysz, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiejsza noc będzie chłodniejsza niż poprzednie. Termometry wskażą od 14 stopni w Szczecinie do maksymalnie 19 w Lublinie i Krakowie. W ciągu dnia pogodnie, jednak miejscami pochmurnie. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Mazurach. W Karpatach zaś burze. Najchłodniej w zachodniopomorskim, tam termometry wskażą około 20 stopni, a najcieplej na Śląsku 24 stopnie. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1017 hektopaskali. A teraz pogoda na kolejne dni. W piątek w całym kraju możemy spodziewać się opadów deszczu. Jedynie na Pomorzu i w Wielkopolsce wciąż utrzymywać się będzie słoneczna aura. Termometry wskażą od 18 stopni na Pomorzu do 22 na ziemi lubuskiej. Wiać będzie słaby wiatr z zachodu. W sobotę czeka nas bardzo słoneczny dzień. Jedynie na Mazurach może popadać przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju niewielkie zachmurzenie. Najchłodniej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 19 stopni, a najcieplej na ziemi lubuskiej, tam termometry wskażą 31 stopni. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.